Jesteśmy właśnie na ulicy Heleny Modrzejewskiej. Nazwa tej ulicy została nadana dla upamiętnienia tej znanej aktorki, jaką była Helena Modrzejewska, ponieważ Bochnia odgrała w jej życiu znaczącą rolę. Helena urodziła się w Krakowie 12 października 1840 roku. Uczyła się początkowo na pensji, a później u sióstr prezentek. W młodym wieku i bez ślubu zaszła w ciążę. I nie chcąc narażać swojej opinii na szwank, a matki na wstyd, opuściła dom rodzinny i na wiosnę 1861 roku przeprowadziła się do Bochni, gdzie zamieszkała wraz z Gustawem Zimajerem, ojcem dziecka. Tu poznali Konstantego Obójkę, krakowskiego aktora, który dorabiał sobie na prowincji udzielaniem lekcji tańca. Artystyczne pasje Obójki zainspirowały Helenę do grania na scenie. To właśnie w Bochni powstał jej sceniczny pseudonim Modrzejewska i to właśnie tutaj odbył się jej debiut. W kamienicy przy ulicy Szewskiej, gdzie była sala widowiskowa, w lipcu 1861 roku wspomniana trupa artystów przedstawiała dwie komedie – Białą Kamelię oraz Primadonnę, czyli Mleczną Siostrę. Modrzejewska tak zapisała te wspomnienia. Na przedstawienie wybraliśmy dwie sztuki. Małą Kamelię, komedię w jednym akcie i Primadonnę, czyli Mleczną Siostrę, wodewil ze śpiewami w dwóch aktach. Mieliśmy 8 prób i aktorzy byli, mówiąc językiem teatralnym, obkuci na blachę. Mimo to, kiedy usłyszałam dzwonek na podniesienie kurtyny, omal nie zemdlałam. Próbowałam sobie przypomnieć początkowe zdania mojej roli, ale nie potrafiłam. Ręce mi zlodowaciały, mrowie latało po plecach i miałam uczucie powolnego zapadania się w ziemię. Nie pamiętam, jak się znalazłam na scenie, ale stanąwszy już raz przed rampą, odzyskałam przytomność umysłu. Nie potknęłam się ani razu i nie opuściłam ani jednego słowa w swojej roli. Mniej więcej w środku spektaklu byłam już tak swobodna, że kiedy na początku długiego monologu moja siostrzeniczka w budce suflera upuściła manuskrypt, a kartki się rozsypały i małej zbierało się na płacz, na zapytanie w desperackim szepcie, co mam teraz robić? Odpowiedziałam spokojnie, pozbieraj kartki i grałam dalej. Moja wrodzona nieśmiałość ustąpiła całkowicie, kiedy grałam, a powróciła mi dopiero następnego dnia rankiem po przedstawieniu. Publiczności było więcej, niż żeśmy się spodziewali. Wszyscy przedstawiciele władzy z powiatu i miasta, kilku ziemian z sąsiedztwa wraz z rodzinami, trochę przyjezdnych, nauczycielstwo i szkoły, naprawdę wszystko, co było ubrane po europejsku, a nawet garstka Żydów w długich jedwabnych hałatach wypełnili salę kasyna aż po brzegi, dając, jak się to mówi w teatralnym języku na całym świecie, komplet. Kiedy artyści, dzięki staraniom Konstantego Łobojki, otrzymali licencję na objazdowe występy, pod koniec lat 1831 roku wyjechali z Bochni. Za rok Helena wystąpiła we Lwowie, później w Krakowie, od 1868 roku grała na scenach teatrów warszawskich. Osiągnęła statut gwiazdy. W 1876 roku wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych i po intensywnej nauce angielskiego, przyjąwszy pseudonim Helena Modrzejewska, wystąpiła na deskach California Theatre. Jej debiut okazał się sukcesem, a dalsze występy, głównie w repertuarze szekspirowskim, przyniosły jej olbrzymie uznanie i rozgłos. W 1883 roku przyjęła obywatelstwo amerykańskie. Kilka razy występowała jeszcze w Polsce. Podczas jednego z kolejnych pobytów poznała Stanisława Wyspiańskiego, który zaprojektował jej kostium sceniczny, suknię Laodami, w Protesilasie i Laodami. Zagrała łącznie w 260 rolach. Zmarła 8 kwietnia 1909 roku w Bay Island w East Newport w Kalifornii. Jej pogrzeb odbył się w Los Angeles, ale potem jej szczątki przeniesiono na cmentarz Rakowicki w Krakowie, a uroczystości pogrzebowe przerodziły się w manifestację patriotyczną. Mowę pogrzebową wygłosił m.in. Henryk Sienkiewicz. W Bochni została upamiętniona ulicą oraz tablicą na frontowej ścianie kamienicy, w której debiutowała na scenie.